jest prawdopodobne. No, rajd dla nas bardzo ciężki. Cały czas. Trafiliśmy z oponami. A to z oponami, to że nie trafiliśmy do normalny. Deszczówki założyliśmy, bo miało padać. Ale niestety nie padało. Nie, naprawdę to walczyliśmy cały czas z temperaturą samochodu. Warunki były straszne. Temperatura no w samochodzie przy nawiewie no to była zdrowo ponad 50 stopni. Zmęczeni jesteśmy naprawdę bardzo. Odcinki fajne, szybkie. Natomiast no. Chcieliśmy coś pojeździć, fajnie pościgać się, no ale nie mieliśmy możliwości, no kręciliśmy silnik tylko do 6-6,5 tysiąca, tyle może mogliśmy wyciągnąć z niego, tak to byśmy go przegrzali i pewnie stalibyśmy na OS-ie. Na drugim odcinku pierwszej pętli zwiedziliśmy teren, wypadliśmy z drogi. Na szczęście poszliśmy w takie kamienie, gdzie udało nam się samym wyjechać. Kibice no nie musieli nam pomagać, ale tak ogólnie fajnie, przyjemnie, bardzo super. Z numerem 20 Tomasz Będkowski, Michał Poradzisz, Honda CLX, Automobil Klub Galicyjski, Automobil Klub Południowy.